Dzień dobry Państwu, nazywam się Danuta Rogula, mieszkam w Kanadzie, mam tutaj galerię sztuki i dzisiaj kolejna lekcja. Będziemy malować jak Emilia Carr. Emilia Carr to jest taki kanadyjski Van Gogh, podobnie jak on, wielu zresztą malarzy miała problemy z utrzymaniem się z malowania. Malowała dużo drzew i leś i dużo lasów, to też my dzisiaj wybrałyśmy się z Sarą do pobliskiego lasu i będziemy tutaj malować ten wodospad. No więc jak już wspomniałam, Emilia Carr miała problemy z utrzymaniem się z malowania. Pamiętam, że gdzieś czytałam, że próbowała zamienić obrazy na marchewkę w sklepie warzywniczym. No a ponieważ nie starczało jej na marchewkę, to tym bardziej nie miała na farby i płótna, to też przez jakiś czas malowała na szarym papierze farbami olejnymi rozcieńczonymi w terpentynie i my właśnie tak dzisiaj będziemy próbowały malować. Tutaj widzicie Państwo, na kawałku sklejki mam szary papier i niewielką ilość farb olejnych rozcieńczoną w terpentynie. W tej chwili ja maluję, a Sara mnie tutaj filmuje. No niestety musimy sobie jakoś radzić, nie mamy ze sobą ekipy filmowej. Musimy wszystko robić same, no więc nie zawsze wszystko wygląda idealnie, ale staramy się pokazać i przekazać to, co wydaje nam się najważniejsze i pomocne, abyście Państwo mogli z tych lekcji jakoś skorzystać. Oczywiście taka technika, jak tutaj pokazujemy, jest może bardzo przydatna na wstępie, kiedy chcecie się Państwo uczyć malować, ponieważ bardzo niewiele Was to kosztuje, zamiast tracić pieniądze na drogie płótna i farby, możecie Państwo używać właśnie takiego szarego papieru i przekonać się, co z tego wyniknie. No jeśli Państwu się nie spodoba pierwszy obrazek, na pewno drugi czy trzeci będzie lepszy, a poza tym można zawsze porównać i w następnym obrazku zmienić to, co się nam w tym pierwszym nie podobało. Emilia Carr, zanim malowała lasy, które ja także kocham i najwięcej obrazów do tej pory namalowałam chyba z drzewami, to tylko ostatnie kilka miesięcy, kiedy jedyne obrazy, jakie sprzedałam, to są obrazy z ulicami i z takimi widokami urbanistycznymi, architektonicznymi, to też takich maluję teraz więcej, ale jak widać, podzielam miłość do lasów, która towarzyszyła Emilii Carr przez lata. Zanim malowała lasy, malowała wiele tematów indiańskich. Właśnie na wielu jej obrazach widnieją totemy i rzeźby indiańskie. Taki też obraz sprzedano pół roku temu na aukcji. Obraz pod tytułem Crazy Stairs, co oznacza szalone schody, został sprzedany na
aukcji za 3 390 000 dolarów. O, tu właśnie Państwo widzicie ten obraz. No ale wracając już do naszego malowania, ja teraz zabrałam się za strumień, więc malowałam tutaj białym kolorem wodę na tle takim ciemnym, a w tej chwili trzymam kamerę w lewej ręce, a prawą ręką maluję i chyba patrzyłam na to, co robię na ekran kamery, ponieważ inaczej nie umiałam opanować dwóch czynności naraz. W tej chwili nakładałam farbę stópki, a rozcieńczam tą farbę terpentyną i moim płaskim pędzelkiem, wykonując takie faliste ruchy, ponieważ chciałam utrzymać charakter obrazów takich jak był widoczny na Emily Carr, a tutaj Sara dzielnie mnie naśladuje, ponieważ Sarze zajęło to dłużej niż myślałam, więc zaczęłam się bawić w szczegóły i chyba totalnie zatraciłam charakter Emily Carr, a obrazek zaczął wyglądać jak namalowany przez Danutę Rogulę. No ale niestety tak to już wygląda, że obojętnie kogo staramy się naśladować, to zawsze będzie w tym trochę naszej osobowości. Ja myślę, że nie ma nic złego w tym, że jesteśmy zainspirowani obrazami innych artystów. Na przestrzeni wieku wiele artystów malowało kopie albo używało stylu innych artystów i jest to jeden ze sposobów na to, aby się czegoś nauczyć. Także zachęcam Państwa do spróbowania tej techniki. Kto wie, może malarstwo na szarym papierze z dużą ilością terpentyny, małą ilością farby się Państwu spodoba, a ja już dziękuję za uwagę i zapraszam na następną lekcję. W następnym tygodniu będziemy malować jak Tom Thompson z Group of Seven. Do widzenia, dziękuję za uwagę.